Prezydent Lech Wałęsa rozwiązał Sejm. Prezydium Sejmu przedłużyło 45. posiedzenie Izby na przyszły tydzień. Rząd wystąpi o nadzwyczajne uprawnienia do wydawania dekretów. Panorama, Krystyna Czubówna, dobry wieczór. Prezydent Lech Wałęsa rozwiązał Sejm. Zgodnie z małą konstytucją, po uchwaleniu wotum nieufności dla rządu, prezydent miał do wyboru albo przyjąć dymisję rządu, albo rozwiązać Sejm. Decyzja rozwiązania Sejmu wejdzie w życie po ogłoszeniu w Monitorze Polskim. Prezydent Lech Wałęsa przybył na nadzwyczajne posiedzenie rządu za 15.12. Po zapoznaniu się z przygotowanymi przez rząd poprawkami do ustawy o dekretach oraz po krótkiej konsultacji na temat kontynuacji reform i współpracy władzy wykonawczej, jaką jest rząd, z władzą ustawodawczą, jaką jest parlament, po niespełna 5 minutach opuścił salę obrad. Proszę Państwa, w tym momencie dostarczyłem pismo pani premier, że nie przyjmuje rezygnacji rządu i podejmuje decyzję o rozwiązaniu parlamentu. Znacie decyzję po pierwsze. W podpisanym w obecności Rady Ministrów dokumencie czytamy: w związku z zarządzeniem o rozwiązaniu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie ustawy konstytucyjnej z 17 października 1992 roku nie przyjmuje złożonej przez panią premier dymisji rządu. Musimy przeprowadzić kraj przez ten czas do wyborów i to przeprowadzić w taki sposób, aby odbyło się to najmniejszym kosztem i żeby przeprowadzić w atmosferze powagi i spokoju. Rada Ministrów będzie normalnie pracowała do czasu powołania nowego gabinetu po wyborach. Podczas śniadania w Belwederze marszałkowie Sejmu i Senatu przekazali Lechowi Wałęsie pisemne opinie o możliwości rozwiązania parlamentu. Mała konstytucja nakazuje prezydentowi przed podjęciem decyzji zasięgnięcie opinii marszałków obu izb. Lech Wałęsa chciał też poznać zdanie szefów klubów parlamentarnych. Pan prezydent powiedział, że pewnie dzisiaj między 12 a 13 podejmie decyzję. Prezydent powiedział też: po tym, co widzę, w tym gronie spotykamy się po raz ostatni. Wstał i wyszedł. Po tym w kuluarach wszyscy czekali na decyzję prezydenta rozwiązującą parlament. Trwały gorączkowe dyskusje, kiedy wygasa kadencja Sejmu. Po 13 marszałek Sejmu Wiesław Chrzanowski odczytał pismo prezydenta o rozwiązaniu Sejmu. Najbardziej zadowoleni byli posłowie Konfederacji Polski Niepodległej. Sejm w dalszym ciągu pracuje, powiedział marszałek Chrzanowski. Zarządzenie wchodzi z dniem ogłoszenia, znaczy się z dniem ogłoszenia w dzienniku urzędowym. Zarządzenie, to właśnie konkretne, o które pan pyta, zostanie opublikowane w najbliższym numerze Monitora Polskiego, który będzie wydawany po wpłynięciu tekstu tego zarządzenia do Biura Prawnego Urzędu Rady Ministrów, który jest wydawcą Monitora Polskiego. Monitor Polski wychodzi przeciętnie raz na tydzień, aczkolwiek nie jest to dokładnie periodyczna publikacja. Proces publikacji trwa kilka dni. W tym wypadku oczywiście ten proces będzie rząd starał się zapewnić, aby możliwie szybko przebiegał. Marszałek Sejmu w imieniu prezydium podziękował posłankom i posłom za półtoraroczną pracę. Chciałbym, abyśmy zakończyli ostatni akord naszej pracy w nastroju powagi odpowiadającym tej chwili, dodał marszałek. Posłowie przyjęli to owacją na stojąco. Nowe wybory prezydent zarządza w dzień wolny od pracy, przypadający nie wcześniej niż w 3 i nie później niż w 4 miesiące od zakończenia kadencji Sejmu. W wypowiedziach dla Polskiej Agencji Prasowej i Telewizyjnych Wiadomości rzecznik prezydenta Andrzej Drzyciński powiedział, że w najbliższych dniach prezydent wystąpi z orędziem do narodu w sprawie rozwiązania Sejmu. Prezydium Sejmu przedłużyło 45. posiedzenie Izby na przyszły tydzień. Od wtorku do piątku Sejm ma rozpatrywać m.in. dekrety dla rządu. W przyszłym tygodniu będzie pracować również Senat. Dzisiaj Sejm uchwalił ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz prawo geologiczne i górnicze. Znowelizował też ustawę o uporządkowaniu stosunków kredytowych oraz kodeks postępowania cywilnego i administracyjnego. Prezydium Sejmu zadecydowało, że do momentu wejścia w życie zarządzenia prezydenta o rozwiązaniu Sejmu na bieżąco będzie proponować rozszerzanie porządku obrad. W myśl regulaminu prezydium jest jedynym organem upoważnionym do występowania z taką inicjatywą w trakcie posiedzenia. Posłowie oraz rząd mogą jednak zgłaszać propozycje, które rozpatrzy Prezydium Sejmu i zadecyduje, czy zaproponować rozszerzenie porządku obrad. Do Sejmu wpłynęła już autopoprawka rządu do projektu ustawy o upoważnieniu Rady Ministrów do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy. Posłowie Ruchu dla Rzeczypospolitej chcą, by na tym posiedzeniu Sejm uchwalił ustawę lustrującą Urząd Prezydenta.
Należy się liczyć, że z inicjatywami ustawodawczymi wystąpi również Senat. Druga Izba prawdopodobnie będzie chciała dostosować swoją ordynację do sejmowej. Posłowie nie uchylili immunitetu posła Polskiego Stronnictwa Ludowego Stanisława Sienkiewicza. Prokuratura zarzuca mu spowodowanie wypadku drogowego, w którym dwie osoby doznały obrażeń ciała. Podczas wystąpienia posła Leszka Millera, któremu prokuratura zarzuca naruszenie przepisów dewizowych, prowadzący obrady marszałek Andrzej Kern uznał, że mówca mówi nie na temat. Parę tygodni temu pan był w podobnej sytuacji. Pan mówił 43 minuty i też nie zawsze na temat. Tylko między nami jest ta różnica, że ja jako prowadzący obrady mam prawo o tym decydować, a pan akurat nie. Proszę bardzo. Proszę bardzo do rzeczy, panie pośle. Liczę na to, panie marszałku, że kiedyś nasze role się odwrócą. Gratuluję panu optymizmu. Proszę bardzo. Sejm 242 głosami przy 55 wstrzymujących się uchylił immunitet posła Millera.